przede wszystkim. Bo jak startowałem, bo byłem rektorem czwartej i piątej kadencji, to pamiętam słowa pana profesora Prutisa, że on przeżył w Uniwersytecie, jeszcze wcześniej w filii, od czasów Niczyporowicza, bo on rozpoczynał do Nikitorowicza. I to jakoś tak mówiłem o tym zobowiązaniu. Stąd jak startowałem, to startowałem z takim hasłem integracja, odpowiedzialność i tożsamość. Budowanie tożsamości Uniwersytetu, co było ważne w kontekście tego całej infrastruktury, którą odziedziczyliśmy, ale także takiego w cudzysłowie zapłodnienia osobowościami, tożsamościami uniwersytetów, głównie z Warszawy. Gdyż pamiętam, jak przygotowywaliśmy księgę na dziesięciolecie, to była tam w niej mowa o tym, że się staraliśmy w latach 60. o uczelnię humanistyczną, ale no władze jakoś nie były zainteresowane. Natomiast 68 rok spowodował to, że wysyłano znowu w cudzysłowie na Sybir osoby znacząco, właśnie między innymi świętej pamięci profesora Mellera, Kaufmana, nie mogłabym wymienić masę historyków, którzy naprawdę się tu zakorzenili i rozpoczęli budowanie tożsamości myśli uniwersyteckiej. Podobnie profesor Stelmachowski i tak dalej można byłoby wymienić. Z profesorem Stelmachowskim miałem wielką przyjemność powoływania nieformalnej filii w Grodnie, która przez 20 lat funkcjonowała w kontekście wsparcia osobom, które się czuły Polakami, których habitus został przecięty, no znaleźli się za granicą, a nie chcieli, czuli się Polakami. I myślę, że nam się to udało, bo ta jego idea wsparcia Polaków na Białorusi później przeniosła się na Litwę. Oczywiście myśleliśmy o, w kontekście, tak jak mówiłem, integracji Uniwersytetu Pogranicza, ale to, co się nam udało, to te dwa lata przekonywaliśmy braci Litwinów i od 2005, jak byłem, do 2007 jeździłem i w końcu ta filia funkcjonuje, moim zdaniem bardzo dobrze, że funkcjonuje. To jest taki przykład właśnie tolerancji na pograniczu, żeby bracia Litwini też zdawali sobie sprawę, mówiłem, zakładajcie swoją w Sejnach, w Suwałkach, żebyśmy się bliżej poznawali. Także to były te myśli, idee, że nasz uniwersytet jest w stanie być jedną z ważnych, bardzo istotnych uczelni na pograniczu północno-wschodniej Polski, obok, znaczy może nie tyle obok Politechniki i Uniwersytetu Medycznego, dlatego że ja zgłosiłem myśl integracji w ogóle uczelni państwowych, żebyśmy byli tym silniejszym ośrodkiem, żebyśmy mogli po prostu konkurować z innymi uczelniami. No niezbyt to się udało, dlatego że profesor Kudrycką, miałem nadzieję, że ona tu będzie nas wspierać, mówiła, niech senaty się zbiorą i ustalą. No, ale senaty, jak dobrze wiemy, każdy mając swoje stanowiska, swoje pozycje, no niezbyt chciał się tym dzielić. Dzisiaj jestem przekonany, że znaczy cały czas w tych dwóch kadencjach, kiedy byłem, nie czułem nigdy, że jesteśmy gorsi w jakimś zakresie, ale czułem taki nacisk społeczny, bo też powołałem Radę Patronacką, ona w pewnym momencie też próbowała pokazać, czy przedstawić, co nam jest niezbędne. W tym okresie, jak się tak przeanalizuje liczbę samodzielnych pracowników, tytułów, liczbę kierunków, liczbę studentów, no to po prostu rośliśmy systematycznie. To można pokazać, ten wzrost. No dzisiaj mamy inną sytuację. Dzisiaj możemy już zadbać o jakość. I myślę, że to jakąś prezentujemy. W drugiej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich po to, żeby no, w jakiś sposób dać odpór flagowym uniwersytetom, bo to cały czas się o tym dyskutuje, że są uniwersytety tak silne, że te inne niech myślą o tym,
żeby zejść z drogi tym najważniejszym. Uważam, że nie, dlatego że uniwersytet jest zawsze w pierwszej kolejności lokalny. W regionie daje ogromne impulsy i myślę, że to wszyscy zauważamy, co się dzieje w życiu uniwersyteckim, a dzisiaj jak już mamy kampus, to mamy odgłosy cały czas bardzo, bardzo istotne. Też próbowałem, żeby nadać rangę uniwersytetu, myśleć o patronie, co jest bardzo istotne. I myślę, że no nie chcę powiedzieć, że poniosłem jakąś porażkę, ale uznawałem w kontekście tym, czym się zajmuję, edukacją międzykulturową, że najlepszym byłby patronem Zamenhof. No to spotkałem się z dość taką ciszą. Nie chcę powiedzieć, że były głosy przeciwne, ale dość cisza spowodowała to, że trzeba było zrezygnować, bo to trzeba być przekonanym, pewnym, stuprocentowo, że ten patron odpowiada. I myślę, że dobrze jest to, że odłożyliśmy. To trzeba dorastać do tego, żeby mieć patrona stuprocentowego pewnego i nigdy, żeby nie było dyskusji, czy on rzeczywiście powinien być naszym patronem, czy nie. Także mam bardzo dobre, miłe, jak najlepsze wspomnienia w kontekście myślenia o uniwersytecie. I to ta tragedia 68 roku spowodowała, mówię o tragedii w kontekście tego, że niektórym Polakom odbierano, można powiedzieć, degradowano ich osobowość, odbierano obywatelstwo polskie, odrzucając i wyrzucając ich za granicę. Ale w naszym przypadku akurat powołano uczelnię humanistyczną i dobrze, że część osób tu się znalazła. I na tej bazie, jak się rozwijaliśmy, to pamiętam jakieś słowa pierwszego sekretarza, gdzieś jak przygotowałem tą księgę, który mówił, że wy pozbyliście się z Warszawy, a u nas rośnie ośrodek antypaństwowy. I myślę, że ten ośrodek antypaństwowy nie rósł, tylko rosło myślenie humanistyczne, którym się dzisiaj szczycimy i realizujemy.